No i leje. Taki początek listopada. W sumie już nie taki początek, bo już pierwszy tydzień minął. A tu jeszcze pogoda deszczowa. Przed chwilą jak pizło błyskawicą i grzmotło, to masakra. A jak leje za dużo, to pan chodzi i... O, Panie Boże! Aż się ptaki zerwały tam z tego. Jasny gwint, ale pizło gdzieś blisko. Dobrze, dobrze walnęło. A jak właśnie pada za mocno, to pan tutaj musi chodzić i wypompowywać wodę z basenu, bo by się przelewało. Właśnie chodzi i sprawdza. Ole, gdzieś tu pizło, ja pierdzielę. Aż wszystkie ptaki tutaj, normalnie tam z góry, się wystraszyły i pofrunęły, ale z powrotem wróciły, usiadły sobie na dźwigu. Ale w sumie widać, że już się przejaśnia, czyli dosłownie 5, może max 10 minut tej burzy i już się robi jasno. Tam jedynie jeszcze jest ciemno z tamtej strony. No i co? No i tak właśnie wygląda burza i ten deszcz cały tutaj w tej porze mokrej, przynajmniej już w końcówce tej pory mokrej, że po prostu było na początku dzisiaj rano ciepło, gorąco w ciągu dnia, tak do 13-14. Teraz przyszła mała burza i już robi się jasno. Za chwilę będzie po wszystkim, znowu albo wyjdzie słonko, albo po prostu będzie normalna pogoda, ale nie będzie lało. Właśnie wychodzimy na kroki po pysznej pizzy i właśnie musimy to rozruszać. Pokażcie, Mati. A tutaj jest nasza panienka. Co pani robi? Herbatę. Dla kogo? Gdzie ta herbata? Dla twojego tatuńka i dla siebie. No to zobaczmy, gdzie ta herbata jest. Korka, tak jakby się to mi zapić herbatkę tutaj, szklaneczki. I idziemy na kroki. Jeszcze dzisiaj miałem się nigdzie nie iść. Przecież mówiłem przed chwilą, że nigdzie dzisiaj jeszcze na kroki nie idę. To dlaczego mnie wyciągacie? Muszę zamówić pizzę. Nazywała się Diavolo. Emmy nawet nie poznała, że była trochę ostra. Ale nie była wcale taka ostra. Nie była ostra, peperoni było ostre. Peperoni, no peperoni było dość ostre. No i po tym jak zjedliśmy, ale na 3 osoby tą pizzę. No to niestety, ale musimy to iść rozchodzić. Ja z panem tatuńkiem zjedliśmy po 3 kawałki. Ja 2,5. Matyk 3? 3,5. 3,5. A pani mamuńka 2. Jeśli nie jesteśmy już na krokach, idziemy sobie w takim chodniczku. To jakieś palmy. I idziemy. Zrobimy kółeczko. I mam nadzieję, że jakoś mocno się przy tym nie zmęczymy. Ja już niby ogólnie jestem od tygodnia, bo dzisiaj poniedziałek, od tygodnia. Też się o to potknąłem. Od tygodnia. A ja mówię, uwaga, Enka, ty. Od tygodnia jestem niby na diecie. Już powinienem mieć jakieś może nawet pierwsze efekty. No ale niestety to tylko się tak nazywało, że jestem na diecie. Bo ani jednego dnia diety się nie trzymałem niestety. I co prawda... Nie ma się czym chwalić, to fakt, ale to był też głupi pomysł, bo wszedłem na tą dietę, postanowiłem wejść już na tą dietę po 4 dniach, czy po 3, bo przylecieliśmy w czwartek, a ja od poniedziałku już chciałem wejść na dietę. No i to był trochę głupi pomysł, no bo przecież stęskniłem się za tymi wszystkimi dobrymi rzeczami do jedzenia. Owocami, nie owocami, jakimiś tam wiecie, ryżami, nie ryżami i innymi rzeczami dobrymi w Tajlandii. Ostrymi jakimiś daniami, kurczakami z grilla i tak dalej. No i nie nasyciłem się w te 3-4 dni tym wszystkim jedzeniem, całym jedzeniem, które chciałem zjeść. Dlatego niestety w ten tydzień, kiedy już była ta niby dieta, kiedy byłem na tej diecie, no dalej jadłem jeszcze takie rzeczy, które już nie powinienem mieć na tej diecie. No ale mam nadzieję, że ten tydzień będzie dużo lepszy. Co prawda dzisiaj poniedziałek zjadłem jeszcze pizzę, której nie mogłem jeść, ale to już było naprawdę ostatnie coś, co nie mogłem zjeść, a zjadłem. Od Wątpię dzisiaj idę... To. Wątpisz? Tak. Nie, no zobaczysz. Bo jak byliśmy wcześniej, to po prostu dokładnie
miękki. Jedliśmy coś z ryżem. Tu jakaś zupka, tu jakieś danie z ryżem. Wszystko z ryżem. No to jest trochę problem. To jest trochę problem, że w Tajlandii tu bardzo dużo danie jest z ryżem. No niestety, bardzo dużo danie jest z ryżem i ciężko coś zamówić, ciężko coś zrobić, no chyba, że Dorka to zrobi. Ja chcę jeszcze powiedzieć, że jakoś to... Tajowie są chudzi, a w takich daniach żyją. Takie mają jedzenie, jakoś są chudsi od nas. Nie wiem właśnie, może to nie dania. Nie wiem co, zobaczymy, w każdym bądź razie zobaczymy jak nam pójdzie. To już w końcu miałem nie iść, a idę na te kroki, to już może zawsze te parę kalorii spalę, ale od jutra będzie dużo więcej znowu ruchu. Czy ty też? Oczywiście, bo ja też nie przechodzę na dietę, ale przechodzę na wyższy tryb ruchu. Emma, a czy ty przechodzisz na jakąś dietę? Na razie nie. Na razie nie? Tylko, że w weekendy w miarę, znaczy w weekend tylko słodycze. A, no właśnie. Chipsy, ale na przykład codziennie mogę sobie zjeść taką tajską galaretkę, która ma jedna ma 10 kalorii, więc to jest bardzo mało, dlatego mogę ją sobie zjeść codziennie jedną. Ale właśnie to jest chociaż dobre, że od tych słodyczy akurat powstrzymaliśmy się dosyć mocno przez ten tydzień. Ja to naprawdę praktycznie nic nie zjadłem słodkiego przez cały tydzień. No w sobotę coś tam kostkę czekolady i w niedzielę drugą kostkę czekolady. Także dobrze, dzisiaj poniedziałek zjadłem tylko jednego banana w sumie, no ale nie wiem, czy ja mogę jeść owoce na tej mojej diecie? Nie wiem. Zjadłem jednego banana i trochę papai, to jedynie, to tam był jakiś cukier taki, który może nie mogłem jeść. A, chyba tak, chyba bananów nie mogłem. Jakieś tylko właśnie jakieś, no takie te z lasu owoce, czy coś, to chyba tak. Także trzymajcie za nas kciuki, żeby nam się udało schudnąć. No i będziemy wam pokazywać, jak to nam idzie. Bo zamiary są duże. Zobaczymy, jakie będą efekty. Będą. No właśnie, idziemy tutaj pod do naszego domku już. Jesteśmy na ulicy. Jak jest, powiedzmy są ulice. Tu jest ulica i tu jest ulica. No to my właśnie z tego poszliśmy tutaj tą ulicą. Już jesteśmy blisko domu. Lampka nam się zgasiła, nie wiem czemu. Jak właśnie idziemy. Akurat musiała się zgasić. I nic nie widać, co nagrywam. No i tutaj jest jakiś jeszcze bar mały. Znaczy nie bar, tylko już to jest bardziej jakaś taka wiarenka, jakaś z pizzą chyba mi się wydaje. Bo tutaj była, no to jest ta, no. Pizza, bar i w takim miejscu. To jest bardzo dużo sklepów. Zaczyna się od takiej malutkiej restauracji. Tutaj. No i tam dalej już są same sklepy, masaże, jakieś sklepy takie na plaży, jakieś materace, kółka, jakieś indiańskie jeszcze restauracje. Wszystko można powiedzieć, że jest na tej ulicy. O, tutaj zrobili tego Topsa. Nie wiedziałam. Tutaj wcześniej, jak byliśmy ostatnim razem, to tu był chyba Family Mart, tak, nie? Tak. No, tutaj był Family Mart, teraz zrobili Tops. Jakie kwiaty. A tam pan ma kwiaty. Ładne. Tutaj pan ma kwiaty. Tutaj jest właśnie Tops. Masaże jakie. Mnóstwo skuterów jak zwykle. Masaże. I takie tutaj rzeczy. Tutaj są jakieś ziółka do sprzedaży. Tu jest Sister Bakery. Kolejny masaż. Są jakieś naszyjniki, owocki, kolejne owocki, dużo owocków, żeby być zdrowym. Nowy 7-Eleven, jakieś też kolejne pin shop, restaurant, dwa jakieś. Tutaj właśnie jest taki sklepik, jak mówiłam, z takimi plażowymi rzeczami, jakimiś pamiątkami. Tutaj są, pan mówi do nas po rusku, co nawet nie wiem, o co chodzi. Tutaj są jeszcze jakieś kurczaczki, mamy tutaj taką dróżkę do domu, dosyć z dużą ilością atrakcji. Bardzo fajnie, że coś się dzieje chociaż na tej ulicy. Tutaj barber jest. Tutaj jakieś kolejne, jakieś jedzonka. Tutaj są jeszcze jakieś znowu sklepy. Tutaj jest nasza apteka, można powiedzieć, której... No. Tutaj jest kolejna jakaś restauracja. Tutaj są jeszcze jakieś też jakieś sukienki takie. Tutaj nic nigdy nie było raczej.
Znaczy może kiedyś coś było, ale na razie nie ma. Tutaj trzeci raz już jest ten znak tego liścia. Tutaj jeszcze są jakieś owocki. Takie duże. Tutaj właśnie idziemy. Tutaj są jakieś ananaski. Pieski. A nie piesku. Tutaj jest kolejny 7-Eleven. Taki ładny jakiś. Tutaj po lewej też są jakieś bary, żeby nie było, że tylko ta strona jest. Tutaj są też jakieś zupki tajskie. Tutaj w miarę rano, gdzieś o południu, gdzieś są takie różne ryż z kurczakiem. Teraz jest zamknięte. Tutaj kolejny masaż, jak zresztą widać. Hello. Tutaj jeszcze jakieś skutery, jak zwykle. Kolejny masażer. Masaże to konkurują ze sobą tak, że normalnie nie wiemy, gdzie przyjść. Znaczy, nikt nie wie raczej, gdzie przyjść. Może ktoś ma już sprawdzone. Kolejny masaż. Tu jakiś cały czas po lewej bary, skutery, jakaś kawiarenka. Tutaj kol i pralnia. Tutaj chyba robimy jakieś paznokcie, manikur. Tutaj kolejny masaż. Chyba piąty tutaj na tej ulicy. Tutaj jest bar. Tutaj jest piesek. Zaraz wam go pokażę. Błagam, żeby był. Proszę, piesku bądź. Tutaj są pieski. Zresztą piesek, którego już nie ma. Zostało same jego jedzonko i nie ma pieska. Pieska nie ma. No widzisz, schowany. Już pieska nie ma, ale pokażemy kiedyś indziej. Słodkiego pieska. Przykro, że pieska nie można pokazać. Bo byliśmy przed chwilą. No i ten piesek był. No i teraz jest przykro mi, że już go nie ma. Tutaj idziemy już sobie ładnie do naszego domku bez pieska. Jakaś papryka. Także Emi pokazała wam całą okolicę. Kurde, no szkoda, że to kupiłaś, ale no trzeba to wyrzucić. Emi pokazała wam całą okolicę, a ja tylko jeszcze się zmieściła pod drzwiami. A ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że właśnie mam 6000 kroków. Czekaj, jeszcze. Dobra, już. Teraz jeszcze wyrzuca jakąś skolopendrę z korytarza. Już teraz to już chyba zdechła, już padła do kanału. I tak raczej już jest poturbowana. Nie za ciekawa była, co? No, taka niemiła. Straszna, miałam tego no właśnie, musimy sobie zrobić takie coś, jak tutaj ci, co mają. Żeby właśnie nic nam nie woziło. No, tutaj właśnie mają taki zrobione coś, żeby im nic nie woziło, a my tego nie mamy i taka właśnie skolopendra jest w stanie przejść pod drzwiami. Do mieszkania, no i ten. No i ja tylko właśnie jeszcze na samiutki już koniec chciałem tylko powiedzieć właśnie, że mamy 6000 kroków, dobre i to. I jeszcze raz przypomnę, że kto jeszcze nie zasubskrybował kanału, to jest dobry moment, żeby zasubskrybować, zostawić łapkę w górę. I do zobaczenia. I koniecznie napiszcie w komentarzu piesek, żeby przyszedł. Poproście pieska, żeby był już następnym razem.